Siemeczko, z tym Patriotem Games. No i to was na moim nowym blogu. Dzisiaj jem widzicie nietypowy transport, gdyż jak widzicie wieziemy sobie bereczki siana. Ponieważ potrzebne jest mieszanko, potrzebne oczywiście jest do hodowli. To gdzie ogólnie zakupiłem, czyli mi odgrywam skorpówki 10 sztuk za 41 tysięcy z transportem. Dość atrakcyjna cena, jak co do, można powiedzieć, ceny transporty. Na szczęście transport był bardzo blisko. Oj, mi spadły. Światełka sobie zapalimy i lecimy powolutku, może się nic nie stanie. Mogę niestety pasu, niestety sobie pasu nie przygotowałem, nie wziąłem. Ale mam nadzieję, że powolutku jak sobie dojedziemy. Na szczęście daleko nie mamy do gospodarstwa, jak sobie te 15 polecimy. Minimum asekurować sobie tutaj wszystko. Wygląda 40 tysięcy za krówki. 3,5 tysiąca siano. A niestety myśli się nie ma. Na razie to trzeba kupić. Na szczęście jest marzec, kwietnia, mam nadzieję, że już siano posy będą, więc nie będzie tak źle. Z tego względu taki zrobiony z krowami, z tego względu, że chcę po prostu już użyć produkcję. Dobra, przepraszam, produkcję. Jak to wygląda z tyłu, nic tam nie spadło. Chcę sobie asekurować powolutku. Bo widzę, że nam beleczki chcą naprawdę fest ucieknąć. Ale może jakoś powolutku dojedziemy. Daleko w sumie nie mamy, więc zobaczymy. Ogólnie mówię, 6-7 tysięcy zakupki miarę. Niby jeszcze miarę do bedujki. Może już dość leciwe krówki. Oczywiście, no za takie pieniądze no myśmy nie mogli. Więc nie będą jakiś tam luks. Efekt krowy średnioletnie. Ujojojojojoj, tylko teraz dojeźdźcie, ciu. Powolutku jechać. Wywieźli nam ciężarówką te krówki, więc jesteśmy prawie identycznie na podwórzu. Więc możemy sobie zredukować bieg na słóreczkę. Tylko teraz kwestia, żeby tu przyjrzeć, odpłoci tutaj elegancko wyjście i żeby mi koleczki też nie spadły. Jak mi spadną na podwórzu, to już tam wiadomo, to już się nic nie stanie. A napięte są, jak nie powiem, co. Dobra. Stój. Już idziemy, gasimy sobie światełka, otwieramy szczepę. I tylko podjedziemy sobie, zobaczymy. To jak to wygląda. Się taka szybka akcja. Można powiedzieć. Na odcineczku. Zakupiłem sobie, powiedziałem, 10 sztuk. Kurek. Już wam pokazuję. Jest to pisane tak, 10 sztuk krówek. Nie patrzcie się na to, ja sobie dodałem to jeszcze, wiecie, troszeczkę inaczej. 10 krów, bo chcecie, wiecie, chcę tak w miarę fajnie pokazać to na tej serii, żeby coś w miarę realnie wyglądało. Wiadomo, krowy jako takie też nie są tanie, ale myślę, że 4000 jak na razie powinno starczyć w cenie. Za cenę lepiej w sumie za chyba kupić za 4000, nie za 2000 w pełnym doju. Więc 40 tysięcy w sumie wyszły. Myślę, że dobra cena. Tego 3,5 tysiąca baloty. To widzicie, że już chcą się obalić. Więc co musimy zrobić? Musimy je po prostu już rozdać. Więc bierzemy 30. Chwileczki.
mamy też pileczki wypływanej zawczasu. Wiadomo, miało być troszeczkę plan inny, ale tak powiem szczerze, zobaczyłem sobie, ile mi tu nabiera kasy za przewinięcie. No to już stwierdziłem, że jednak wolę zaryzykować i zakupić te pieniądze, które mi tutaj, które posiadam na moim koncie. Mi to tak wypali, może. Oj, może i nie wypalić. No ma to i to może będzie leżała. No, troszkę nie pykło, jak bym chciał. Ale w życiu ani tak samo właśnie nie chodzi. Więc jest kupione za tyle i jak powiedziałem, miały być nawozy w tym odcinku, znaczy miała być uprawka i będzie uprawka ogólnie, właśnie poorane, więc my się będziemy jeszcze uprawiać, bo na pewno na tym odcinku, na samym basenie mnie, no odcinka nie zrobimy, tak? Jest bez sensu, więc zrobimy sobie pierwsze zadawanie paszy. No, goście ogólnie mówił, że krowy najca 10 litrów na udój mają, więc zobaczymy. Gościu sobie oczywiście, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, sobie zmieniał na krowy młodsze, dlatego chciałem się ich, tak powiem w cudzysłowie, wyzbyć, bo to naprawdę dobry, duży potentat mleczny, więc taka cena, a nie inna. A miał właśnie tych swoich sztuk tyle. Bo sprowadził to sobie z jego połowy tej krowy. I tak mi powiedział, że za długo je i tak w sumie trzymał. Jedna bareczka myślę, że starczy na razie. Będzie to słuchajcie, 4,5 litrów. Somy nie kupowałem. Soma dopiero będą pewnie typowo po moich żniwach. W kosteczce. Wiek 28 miesięcy. Wszystko pięknie, ślicznie. Też zastanawiam się lekko nad zakupem jałówek małych. No ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Na razie nie chcę się, jak to się mówi, wyrywać gotyką na słońce. Więc na razie tylko i wyłącznie będzie to tylko zrobione na zasadzie, że tak powiem, samych prób, żeby to się po prostu jakoś tam spracało. Dobra. Będą może jak ja rytm mam potężny. Na początek gospodarowania, można powiedzieć, po blisko 3000, można powiedzieć 2700 na rozpłaty. Co miesiące jeszcze mi zostało 60 miesięcy, więc 4 lata jeszcze muszę się, jak powiem, coś zrobić, bawać. Czekajcie, gdzie mam teraz agregat, żebym tutaj mógł sobie tu jechać. Teraz tak, tutaj mam agregat. Ciekawe, czy tak ogólnie będzie mi przeszkadzała kosiarka, więc zobaczymy. Rzecz jasna. Mam nadzieję, że zbytnio mi nie będzie przeszkadzała. Więc jedziemy sobie na uprawki. Połane dwa pola. Poza, znaczy tamte dokończone. Wyobraźcie, które są poza vlogiem. Wiadomo. Ale tak mi mówi teraz vlog. Nas tak. Po prostu troszeczkę realnie to wyglądało. Dobra, nawet nie musimy jechać, bo chyba z tyłu mam wyjazdek tak samo. Pyk. I czwóreczka. Piąteczka i szósteczka. Lecimy sobie na tym pole, które no nie było na odcinku, a też chciałbym je fajnie ograć. Pyk. Rewes. Aby to nie upały, to i tak będzie to dobrze. Lecimy czwóreczka. Myślę, że 4 na godzinę na razie. Wiadomo, to jest 4 dość spłapa. Sprężynko, bo to chyba podajże 2 metry ma. Myślę, że tak 30. Chociaż 30 może i na prądce w życiu realnym na prądce szła. Na oprawce. Ale nie. Lecimy na skutce, bo nie chcę jej narażnąć, wiadomo,
Jeszcze nie jest wszystko 100% sprawne, znaczy sprawdzone. Zapomniałem, to było aplikowane właśnie, ta gospodarka była aplikowana w okresie zimowym, więc tymi maszynami, które właśnie posiadamy, więc tutaj nie wiem, jak tam te maszyny mogą się sprawdzać. O, widzicie, na się tu bodziki w 30, no to kurna, aż no, do przodu, do tyłu jadę. I na odwrót, ale ładnie to robotę robi. No, pawka, podowiec, miał być tam spod korzeń, niestety, no raczej nie będzie. Mam tylko nadzieję, że chociaż starczy mi pieniędzy na, ale proszę Państwa, na wspomniane nawozy później. Jedni woja, żeby dać jedną dawkę, może wystarczy. Też nie mogę zbytnio szaleć, bo nie mam tych pieniędzy za dużo. I ogólnie też nie dałem dużo pieniędzy na to. W sumie nie wiem, jak będzie z tym mlekiem. Jaka będzie wydajność tych krów, czy będzie blisko tych 10 litrów. Na ten, chociaż podejrzewam, że wątpię. Właśnie. Właśnie 10 litrów od krowy. No to naprawdę by mi to takiej ilości krów naprawdę było zajebiście. Bo byśmy mieli 400 litrów na 2 dni. Ogólnie umowa po mleczarniu podpisana. Mleczarnia, nie będę mówił jaka mleczarnia. O mleczarniu to już chwileczkę czasu tam wcześniej gadałem. Bo mówiłem kwestię tego, że nie wiem kiedy będę właśnie miał, czy będę miał w kwietniu, czy w marcu, ale wstępnie to wszystko było gadane. Wiadomo, teraz praktycznie też nie oddaję na jakiejś tam mleczarni wyjątkowo wymagającej. Więc ona też nie będzie jakaś cudowna, ale mam nadzieję, że ilościowo będzie może to nadrabiało, tak? Więc zobaczymy. Wstępnie cena ma złoty 28 lub 35, więc zobaczymy, czy finalnie będzie taka cena wystarczająca, czy może trzeba będzie kombinować. Ale gdyby nawet przy takim militarzu, które hipotetycznie goście mówił, że tak wydają, to będę miał około 600, około 6 tysięcy za wydajności mleka, więc naprawdę na miesiąc 3000 litrów mleka. Będą tutaj to gospodarstwo miało, czy będę jakie, to się nie muszę przejmować w tym budynku. Więc tutaj to jest wszystko ładnie oblukane. Chciałem iść ogólnie w opasy, ale mnie te opasy też fajnie zjedzą, a zarobek dopiero widzimy po 2 latach, tak? Nie mówię. Będę próbował hodować także moje właśnie działaczki, które tutaj będą się wycielały. I żeby po prostu też fajnie można było ogarniać. Wtedy możemy sobie roboty zrezygnować. Pyk, pyk. Oj, trochę te... Jednak trzeba niech opłamić trochę te hamulce w tej 30, jednak nie wizualnie ładna. Ale technicznie lekkie mankamenty, znaczy już w tej pracy pierwszej wychodzą, mimo że to nie są jakieś ciężkie prace, tak? Bo uprawka, jedna 30, tamta bardziej mi się zdaje, że miała, chociaż niż po prostu jeździć, tak? To miała bardziej, czy tamta o trójce, czy ten na grega się ma ciężej. No to myślę, że tak będzie dobrze. I tak, wyprawimy. Widzimy się prawdopodobnie na następnym vlogu z siewu owsa, bo tu będzie ogólnie jęczmień. Jeszcze mamy pole, które są po niezebranych borakach, bo ziemniakach. Nie pamiętam, co tam było. Czy tam trzeba lekko doprowadzić do kultury. Pecha zmierzone, niestety wymaga wapna. Granulowanego nie chcę dawać. Wapna. Więc pewnie tam na razie w tym sezonie będzie tam to bez wapna i tam jak dobrze pójdzie, to będzie tam trzynica. No, ja właśnie. Czy to tak będzie dobrze wyjdzie? A krów ogólnie bardzo dobra mieszanka uzupełniająca teściwa. Więc myślę, że w tym leku także też to się fajnie zwróci. No tego też będę chciał jeszcze, będzie mi kosztować to blisko
Półtora tysiąca, dlatego nie chciałem też w jednym odcinku tego robić. Półtora tysiąca będzie mi kosztowało. 2 tony zboża, no niestety zboża jest tanie. Na razie żyto kupuję, mam nadzieję na tym troszeczkę też mi tak powiem, nadzą tego mleczka. No i tak te 1200, 1300 złotych będę chciał zapłacić na te zboże, gdzie też jeszcze miałem dobra cena za te 2 tony. Ale żyta, może ja mówię ilości, może będzie to chłopca miał, też zobaczymy. Więc będę chciał to też właśnie zrobić. Mieszalnik, mobilny mieszalnik, piotownik, mieszalnik przyjedzie mi to wyśrutuje. Nie chcę mi się bawić w filtrowanie swojego nie mam w zasadzie. Właśnie będę chciał mieszalnik sobie tu zamówić, przyjedzie, witaminy jakieś, może jakieś przyderz z rzepakową, to ją zobaczymy. Mnie ta wydajność fajna była. Więc tutaj kwestia tego, żeby po prostu te zwierzątka też miały nie tylko siano, bo dużo ludzi, teraz abstrahując nagrywek farminga, tak? Dużo ludzi właśnie nie nadaje takich rzeczy jak wasza teściwa, która też jest stosunkowo ważnym aspektem żywienia bydła, więc tego też trzeba policzyć, tak? Możecie kupować gotowce. Ja na w moim stanie początkowym, finansowym, ja takiej paszy dawać nie mam zamiaru. Po prostu muszę kupować, znaczy kupić, ja na ten moment muszę kupić po zboże. A później muszę tylko wziąć mieszalnik zamówić. Tak, mieszalnik miałem 1100 tysiąca powyżej tam położę się tą ciebie zasyp. Właśnie tego mieszalnika, no to jest 90 zł 85, więc no myślę, że te patłony przejdzie do te 200 i to zapłacę mu, więc mówię do 1500 gdzieś powiedzmy w granicach wyjdzie mi na 2 tony na 2 na 2 krowy, przepraszam, 2 krowy na 10 krów, to myślę, że na ile by mi to starczyło na dłożnik, na pewno dłożnik mi starczy, bo teraz patrzę po życiu rannym 40 kilo ospy na 12 24 sztuki, tak, 24 sztuki gdzieś wychodzi mi 80 kilo ospy dziennie na 24 sztuki i tak na szybko liczę oczywiście, więc 80 kilo ospy i tego razy 30 to jest ponad 2 tony gdzieś osp, może wsadzimy tak gdzieś wychodzi, ciężko mi tak liczyć, wiecie, na szybko. Na pewno wiem, że w granicach wychodzi mi 1600 kilo na tydzień, na miesiąc takiego, no sporo mi wychodzi. Oczywiście to jak takie 2 tonki przyjmuje się na 10 sztuk, przepraszam, nie na, źle liczę, ale to liczę 80 sztuk na 80 kilo na sztuk, ile 40 ogólnie na ospie. 33 sztuki. 33 sztuki na ospie. Tylko że wiecie, jedne są mniejsze, drugie większe. Jedne coś innego dostają, ale powiedzmy, że tak te 70-60 kilo to jest bite, że dostają to, nie? No to mówię, 2 razy dziennie, bo 30 kilo na raz. Te 2 wiada 40, to nie, no 40 kilo siutu 2 razy dziennie. To 80 kg, no tak, dobrze liczę. Wiecie, no nie liczyłem tak bitnie, nie ważyłem tego, ale liczę tak z 80 kg na dzień. 70 nawet, 60 nie będzie. No to 60 kg na dzień przy 24 ktoś tam niech będzie z 10. No to 70 kg dziennie, czyli
No trochę tej ospy idzie mimo wszystko. I to dziennie. No 40 sztuk. Na 33 sztuki, przepraszam. Czyli tak średnio po 2 kilo na głowę wychodzi, co nie? Na ospy. Myślę, że w dzisiejszym vlogu byłoby na tyle. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie komentarz. Niech zadaniecie się raz do tego odcinka. Na razie, cześć.